Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dory152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy od razu. Ogólnie to zostawiłam sobie, można powiedzieć nawet, że po prostu zrobiłam sobie listę mniej więcej rzeczy, które chciałabym na dzisiaj zrobić. Jest tego sporo, ale dzięki temu rozwiążemy też sporo zadań dzisiaj. Zacznijmy najpierw od tego, że podobno jakiś kupiec w nowym obozie jest w stanie sprzedać mi winogrona, więc kupimy je, żeby oddać temu kowalowi. Nie wiem, czy to nie Silas przypadkiem będzie w stanie nam sprzedać. Niestety nie mam informacji, kto konkretnie, ale no, możemy się przejść. Gruby Bacz nas niestety nie sprzeda mi, przynajmniej ja nie widziałam, możemy jeszcze raz... Zresztą może spojrzeć. Nie, on mi tego nie sprzeda. Wiecie, resztę składników w miarę znajdziemy, ale... tak. Pokaż. Ty może masz winogrona? Nie masz. Masz chleb. A czy ja mam chleba dostateczną ilość? Gdzieś tu powinna mieć tą listę. Mam. Nie mam dostatecznej ilości chlebów. Więc moglibyśmy w sumie kupić. Ile mam tego chleba? Potrzebuję 5. A mam chleba... Okej, mamy chleba 5, dobra. To wiecie co, ja sobie jeszcze raz zaktualizuję tą listę ze składnikami. Szynki na pewno mamy, chleb mamy, ser jest, mięso jest, wino powinnam mieć. Tak, wino też jest. Jabłek potrzebujemy 10, ja na pewno tyle nie mam. Jabłek mam 7. Bimber też powinnam mieć, czyli potrzebujemy tylko winogron aktualnie i 3 jabłek. Dobrze, Mordrak, czy ty masz jabłka? Pokaż. Naprawdę. A jeśli. Dobra, dobra, to wiemy. Pokaż. Masz jabłuszka? Nie masz, masz ryż. Nie chcę ryżu. Silas gdzieś śpi. Ja teraz myślę sobie, gdzie on może spać. Może na górze? W sumie tam były chyba 2 łóżka, nie? Czy tam w ogóle były jakieś łóżka? Nie wiem, no ale mamy sporo rzeczy ci do zrobienia. Tak, witam. Cześć, Silas. Chcę się... Nie... Czy ty masz coś, czego potrzebuję? Nie masz. Dobra, ciekawi mnie w takim razie, kto ma. No już, 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 cicho tam. Dobra, bo wiecie, zanim się zajmę tymi zadaniami dla... tym zadaniem dla Kruka, który nam zlecił, no to chciałabym ogarnąć część zadań z dziennika. Może uda nam się jeszcze iść do przemytników dzisiaj, w sumie też nie byłoby to głupie. Ogólnie obozów jest też jeszcze parę, gdzie są zadania. Jest jeszcze obóz fanatyków, gdzie w ogóle żeśmy nie byli w tamtych stronach. Okej, tutaj jakiś kupiec, czy mi przychodzi coś do głowy? No jest Mac Watras, tutaj ktoś idzie. Czemu wyjdziecie spać? Która jest godzina? A, jest 5:52, dobra. Co ja chcę od życia, nie? Co się dzieje? Dobra, Kronos jest tutaj. Wątpię, że on mi sprzeda winogrona. Poszukaj. A to zielony nowicjusz, to ja tego nie chcę. Musimy też iść po tego Blanta do Fortuno. Ogólnie u Fortuno mamy 2 zadania do zrobienia w sumie. Musimy trochę Blantów kupić. Kurde no, przydałoby się gdzieś przekimać. Cześć Homer, czy ty się obrazisz? Prześpimy się do rana. Jest godzina 8. Okej, okay, ktoś kogoś zaatakował. Należało mi się. Masz szczęście. Tu się coś dziwnego wydarzyło. Jakiegoś kopacza. Kim ty jest? O, miał jabłko. Dobra, Buster nie handluje, szkodnik nie handluje, wilk handluje, ale na pewno nie jedzeniem. Dobra, szkodnicy, coś się tutaj dziwnego dzieje. Szkodnik, szkodnik, masakra. Ach, kocham. Szarki? Ty handlujesz, ale czy ty masz winogrona? No nic z tych rzeczy. To u kogo ja kupię winogrona, ja się pytam? Czek. Na pewno nie u Balaka Gana. Pokaż jak sobie. Masz mrok północy, w sumie mogłabym od ciebie kupić. 300 bryłek.
W sumie... Kupimy, bo będziemy mogli dzięki temu zrobić zadania, to też jest istotne. I tak mamy bryłek pod dostatkiem, nie chcę już z tą handlować. O moment, to masz jakiegoś pojedynczego jointa, co to? A to zielony nowicjusz, jest ze w nocy. Okej, okay. To my tego nie chcemy. Tu jest krzykacz. W sumie niepotrzebnie do ciebie gadam. Tutaj jest jeszcze Clean. Ciągle szukasz guza? Dobra, ja nic nie chcę. Clean, czy ty też handlujesz? Nie, ty uczysz tylko. No jeszcze mi tam został chyba wilk tylko. Z handlarzy. W tym obozie. I to mi się bardzo nie podoba. Bo podobno powinnam tutaj kupić. Wilk. No wątpię, że wilk ma winogrona jakimś prawem. A jednak masz. No niewiarygodne. Masz jabłka? Nie masz. Ale masz winogronka. Niestety muszę wziąć 5, bo gra jest wredna bardzo i się nie da wziąć tutaj rzeczy pojedynczych. To jest bardzo upierdliwa sprawa. Żeby nam się zwróciło, to sprzedajmy jakieś pierdoły. Tak w sumie, bo inaczej będzie źle. Miecz sędziego na pewno już nie będę używać, to już jest za dużo. Świetnie. Mam jakieś słabe bronie, które... Nie wiem. Na przykład taki krótki miecz. Dobra. Siekiera. Pałka. Łuki sobie zostawię. Strzały też. A z takiego syfu jeszcze, żebyśmy to dobili. Nie wiem. Może takie talerze? Dobra, niech będzie, wiecie? Dobra, i zrobimy tak, przyjmij. Dobra, i co? I mamy teraz też jeszcze winogrona. W sumie moglibyśmy się akrobatyki też nauczyć. Ale no mi zależy teraz na tej broni nowej. Dobrze, więc zostały nam jabłka. Jabłka. Jabłka możemy gdzieś pozbierać albo gdzieś ewentualnie znaleźć. Także na razie to zostawiamy w spokoju. I wychodzi na to, że w starym obozie to by było wszystko. I teraz tak, zróbmy sobie resztę zadań. Idziemy do obozu, chociaż nie, możemy iść najpierw do w sprawie tego szewca ogarnąć. Jeszcze raz sobie spojrzę na to zadanie. W ogóle widzę, że ukrócił nam się już dziennik dosyć solidnie. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś się zepsuło? Nie, tylko przyjęcie jest niezaliczone. Dobra, a tak, bo miałam spojrzeć na to zadanie o szewcu. Szewc Fiska. Tak, mamy znaleźć dla niego krawca. Okazuje się, że krawcem dla niego może być Drax, więc możemy się tam po prostu przejść. On jest kawałek stąd, ale w sumie i tak kręcimy się wokół jednego miejsca aktualnie. Myślę tylko teraz, gdzie możemy znaleźć jakieś jabłuszka. A może tutaj coś jest? Miejscu, gdzie ryżowy książę stacjonował. Nie wiem, możemy wejść i sprawdzić, czy tutaj czegoś nie ma. Wygląda, że nie, ale zawsze warto się przejść. Zrobię sobie krzywdę, jak zajdę, nie wiem. Lepiej w ten sposób chyba. Okej, czyli tutaj jest taki składzik kompletnie bezsensowny. Dobrze wiedzieć. Dobra, to co? Idziemy może tędy na skróty? W sumie to możemy przejść tędy, bo i tak mamy las wyczyszczony. A nie wiem, czy do starego obozu... W starym obozie może znajdziemy jeszcze jakieś jabłka. I też przypomniało mi się, że możemy ruszyć jeszcze jedno zadanie. Dobra, przepłyniemy się, bo niestety wpadłam tam, gdzie nie powinnam. I to jest zadanie związane z... z porwaniem właśnie. I to musimy iść do lochów w starym obozie. Żebym sobie tylko o tym nie zapomniała. Wiecie, chcę się pozbyć teraz rzeczy z dziennika, żeby nam to tak nie zalegało jakoś bardzo. Dobra, widzę, że musimy iść tak. Wyjdę? Wyjdę. Super. Tych zadań jest jeszcze sporo i w obozie strażników właśnie przed kopalnią i w innych miejscach. Jest tego po prostu dużo. Ale nie ma co się tym jakoś bardzo przejmować w sumie. Dobra.
A w lesie nie było jabłek, no nie? Nie za bardzo. Przynajmniej ja nie widziałam nigdzie jabłek, żeby gdzieś leżały. Dobra, możemy sobie przejść w sumie od razu tędy. Już nic nas tutaj raczej nie zaatakuje od tej strony lasu. Tam, nie wiem czy pamiętacie, zostawiliśmy zębacze po drugiej stronie. Na razie bym wolała jednak do zębaczy się chyba nie zbliżać. Bo to mogłoby się okazać dla nas bardzo przykre spotkanie. Szczególnie, że tam jest też ta wielka paskuda. I okazuje się, że tych paskud są ogólnie dwie. Jeszcze jedna jest w okolicy starego obozu na wysepce. Więc też lepiej się tam na razie nie kręcić, nie zbliżać. Zresztą może będzie ją widać stąd, jak tam podejdę. Bo w sumie będziemy obok tej wysepki. No cóż, no, zobaczymy. Na razie to chciałabym udać się do Draxa, który powinien gdzieś tutaj być. Czy widać tą paskudę tutaj? Ona powinna być na wysepce. Nie, tu są ścierwojady. To co, ona jest na innej wysepce? Nie wiem, albo się pojawia dopiero później. Cześć, Drax. Szukam krawca dla Fiska. Widziałeś może jego poprzedniego dostawcę? Chyba wiem, o kim mówisz. Obawiam się, że dopadły go zębacze, ale może, mogę ci pomóc. Jak mógłbyś mi pomóc? Gadnij, kim byłem, zanim trafiłem do kolonii. Nie mów, że krawcem. No nie zupełnie. Raczej rymarzem, ale zaczynałem jak zwyczajny szwać. Zdaje się, że Fiskowi zależy tylko na najzwyklejszych spodniach dla kopaczy, a z takimi szmatami poradzę sobie bez problemu. Możesz mi powiedzieć, że będę dla niego szył te spodnie, ale pod jednym warunkiem. Będzie mi płacił winem i piwem, bo mam już dość ryżówki. Aha, powiedz mu, że sam musi przychodzić tylko spodnie, bo ja do starego obozu nie wejdę dobrowolnie. Okej, dobra, czyli mamy sprawę załatwioną. To co, idziemy może do starego obozu, jak już jesteśmy obok. Postaramy się skombinować jabłka, wejdziemy do tego więzienia i do tego wszystkiego jeszcze nauczymy się siły Woody'ego. Boję się, że przeskoczymy jakiś kolejny próg punktowy i to mi się bardzo nie podoba. W ogóle, jak my stoimy z umiejętnościami? Jesteśmy adeptem w broni jednoręcznej. No dobrze. Nie wiem, czy tutaj mi się coś stanie, nie? Dobra, tam są też kopacze ogólnie do pobicia. Mogą ich pobić i zabić w sumie. Nikt by się nie obraził, a teraz też by nam nie sprawiali kłopotów. Ale dajmy sobie na razie z tym święty spokój. Mnie interesuje teraz, u kogo ja mogę kupić jabłka. Kto sprzedaje żywność w tym obozie? No nie mam pojęcia. Grim, ale nie. My chcemy Diego. I teraz się zapiszę przed tym wszystkim, żeby nie stracić jakichś punktów. Cześć, Diegos. Tak, za Gomeza. Nauczyć, no, tak, oczywiście siła plus 5 i siła plus 5. Dobra, żadnego progu nie przeskoczyliśmy. To dobrze. I teraz możemy, w ogóle mogę jakiś lepszy łuk założyć? A tą kuszę? Czy co? 70? A, ona jest podzręczna. O Boże. Dobra, ale mamy teraz lepszą kosę. To fajnie. A czy w tej chacie u Diego jest może jabłko? Nie ma. Dobrze. To tak, umiemy siłę na spokojnie już teraz. Możemy się przejść ewentualnie po komnatach magnatów, bo tam myślę, że mogą być jakieś jabłka. Tutaj też są kufry, ale... A ja oczywiście, że źle polazłam. Super. A tutaj nie ma żadnych jabłek? Nie, nic z tych rzeczy. Wiecie, oni się nie fochają za te rzeczy, które bierzemy ze stołu. Nie wiem jak ze skrzynkami, ale chyba ze skrzynki to się fuchają. Tutaj żadnych jabłek też, samo mięso. Mięso, piwo, ser. Dobra, nic ciekawego. My sobie wejdziemy na przykład tutaj. No, dawaj Bezi. I tutaj może gdzieś będą jakieś jabłka leżały, czy coś w tym stylu. O, tu akurat niczego nie ma. Nie wiem, czy ten strażnik się fochnie, jeżeli te drzwi otworzę. Chyba nie. Tutaj są kufarki u Gomeza. I mamy... Spodnie siekacza, okej? Okay. Cześć. A dlaczego one tutaj były? Spodnie siekacza. Okej, okay, można było sobie za darmo spodnie ogarnąć. To jest Velaya. Kim jesteś, słonko?
Co tutaj tak ładnie pachnie? Odejdź, głupcze, jestem kobietą Gomeza. Nie szkodzi. To nawet lepiej, że nie jesteś dziewicą. Ty bezczelny gnojku, wynoś się stąd, bo zawołam strażę. A co? Wolisz jak kilku niegrzecznych chłopców? Precz mi z oczu, zboczeńcu, nie chcę cię więcej widzieć. Jak tam sobie chcesz, twoja strata. Może kiedyś dokończymy tę rozmowę, słonko. O Boże, dostałam za to 100 ekspa. Czy te kufry u Gomeza, no, raczej się opłaca je obskrobać. Przynajmniej w jakiejś tam części. Tu mogą być jabłka gdzieś na stole. Jest sztuka walki i krypta. A w skrzynkach to ja raczej nie znajdę jabłek. Tutaj też możemy przejść, ale tam jest pozamykane. Cholera, czy tutaj nikt naprawdę nie je jabłek w tym obozie? Nie sądziłam, że jabłka będą moim największym kurna zmartwieniem. Łowy i zwierzyna. Mamy nowe książki. No pozwólcie, że nie będę otwierać tych skrzynek, przynajmniej nie teraz, bo to jest bez sensu. Dobra, może jak zejdziemy w stronę więzienia, to coś więcej znajdziemy. Podobno nie powinno być problemów z tymi rzeczami do tego zadania, ale ja widzę, że są. Bo już jabłek nie mogę znaleźć. Teraz moglibyśmy spróbować wyklepać Bulita, bo w sumie jesteśmy chyba w stanie. W sumie w tych kufrach może być coś do jedzenia. Dobra, zanim zejdę do więzienia, to jeszcze się przejdziemy tutaj. I tu mogę wejść? O, mogę, otwarte. Okej, tu jest drabina. Ja pierdykam, czy ja mogę gdzieś znaleźć jabłka? Nawet żaden kupiec mi nie przechodzi. Cicho tam. To Bulit chyba się na mnie sapie. Nawet mi nie przechodzi do głowy nic, co mogłabym, wiecie, zrobić jakoś bardzo konkretniej. A może tutaj? Tutaj jest raczej zaopatrzenie w Gothiku 2, a nie w jedynce. Wiecie co, otwórzmy sobie taką randomową jedną skrzynkę. Bo ja aktualnie tracę czas na głupoty. Prawo, prawo, prawo. Dobra, prawo, 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 lewo. No, tutaj mają niby jedzenie. Ale żebym ja wszystkie skrzynki otwierała dla jabłek. Nie przychodzi mi żadne miejsce do głowy, gdzie owe jabłka mogłabym znaleźć. Ale dobra, jak już tutaj jestem, zejdźmy do tego więzienia. I ruszmy dalej zadanie z porwaniem. No cóż, solucja się przydała, moi drodzy. O, tu jest jakaś dźwignia w ogóle. Nie wiem, czy to było mądre. A, to ta krata się zamyka, dobra. Jeszcze raz. Tak, teraz jest... zadziałało, no. Tam niczego nie ma. Tutaj... też niczego nie ma. Dobra. Mało ważne. Cześć, strażniku. A, to wszystko jest pozamykane. Dobra. No to otwieramy. Lewo. Nie. Dobra. Czyli tutaj bez sensu złamałam wytrychę. Czy jedne z tych drzwi po prostu powinny być otwarte. Na to wychodzi. Chyba, że ja powinnam gdzieś znaleźć klucz do tego więzienia. Nie pomyślałam w sumie o tym. Czy tutaj naprawdę wszystko jest zamknięte? Na to by wyszło. Ale nie widziałam nigdzie żadnego klucza. Kurczę, mieliśmy tyle zrobić. W sumie do Fiska mogłam iść mu powiedzieć, że mamy tego... dla niego szwarza, czy jak to tam, krawca. Dobra, bo stąd to ja wychodzę, się cofam. Dobra, no... nie wiem, czy ja potrzebuję jakiegoś klucza faktycznie? Na to by wychodziło. To słabo. Bo przyszłam tutaj w takim wypadku na marne, bo nie wiem, gdzie jest kluczyk. W sumie tak tylko zerkłam na to zadanie, tak ukradkiem. Tak, potrzebuję klucza mieć do tego więzienia.
A, ja wiem, gdzie jest klucz. Bulit ma klucz. Cholera, dobra. To idziemy szybko do Bulita go wyklepać. Ale ja dzisiaj marnuję czas, nie? Ale ja zauważam, że tak mam ostatnio cały czas. Dobra. Idziemy szybko do Bulita. Już właśnie mi się przypomniało, że on ma kluczek. Że tam koło niego leży. Okej, tędy wychodzimy, wiadomka. Bo się prawie zapędziłam. Może około Bulita są gdzieś jakieś jabłka czy coś? Łapy precz! Cicho tam, gościu. Dobra. Kogo my... Przyszedłem pogruchotać... No cholera! Dlaczego to jest takie wredne? Nawet nie... O Boże. Nienawidzę tej gry. A może po prostu go pobiję. Tak po prostu. Go zaatakuję. Zanim on mnie zagada w ogóle. To też jest zawsze dobry sposób. Przynajmniej częściowo. Przepuść mnie! No właśnie, to też jest dobry sposób. Miecz strachu. Jezu, miałeś jabłko, nie wierzę. Jeszcze tylko dwa jabłka. Pamiętam, że jak kiedyś sobie grałam sama, to też miałam z tym problem. Z tymi jabłkami. Mamy 8, no potrzebuję 10. Wiecie co? Wyleczę się w tym czasie może. W ogóle many nie mam? Nie mam. Jeszcze pożałujesz. Kogo my tu mamy? No, dawaj Bulit. Baw się sam ze sobą i tu gdzieś powinny być klucze. Gorzej, że tych kluczy to nie ma. Chyba, że gdzieś... O, moment, mam. Oj. Klucz do lochów, dziękuję. Bulit, Wise, wstawaj. Dobra, ja też się jeszcze wyleczę. I siup. I w sumie tą domany też możemy sobie siupnąć. Jeszcze pożałujesz. No, co tam? O nie! O Jezu! Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Dobra, na szczęście zadziałało. Dobra, widzę, że nie możemy zagadać do Bulita. Bo się gra wali na łeb. To jest otwarte? Otwarte. Ale tutaj jest chyba zamknięte. Ale i tak idziemy do kuźni Stone'a tędy, to jest bez sensu. Dobra, otwieramy i idziemy do więzienia. Kurde, od razu mogłam tutaj przyjść po te klucze. No niestety Bulit jest zbugowany, nie pogadamy z nim. Ale no zgarnęliśmy expa i się zemściliśmy, to jest plus na pewno. Naprawdę? Jezu gro, dlaczego ty mi to robisz? Dobra, otwieramy. Tutaj coś mamy w środku, kompletnie nic tutaj nie ma. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ale dobrze, że mamy klucze. Teraz to jest zajebiście. Gorzej, że tutaj byłam na marne i połamałam wytrychy. Tutaj są te same szkielety. W ogóle te cele są bardzo duże, nie sądzicie? Te więzienie. Dobra, tutaj. Tutaj też niczego nie ma. Ale jesteśmy tutaj. I co? I możemy ruszyć raczej teraz. Musisz mnie wysłuchać! Ja nic nie muszę. Pomóż mi się stąd wydostać, a na pewno tego nie pożałuję. Przecież drzwi stoją otworem. A jak mam niby przejść koło strażników? Od razu zorientują się, kim jestem. No fakt. To co proponujesz? Potrzebuję zbroi strażnika. Wtedy nikt nie zwróci na mnie uwagi. Skąd ja niby mam wziąć zbroję strażnika? Co, już zostawiam twoje inwencje. Rozejrzyj się, może gdzieś jakąś znajdziesz. Jak pomożesz mi wydostać się z tego lochu, nie pożałujesz. A co może mi zaoferować więzień w podartych łachmana? Więcej niż mógłbyś przypuszczać. A teraz ruszaj i nie zapomnij o mnie. Zobaczę, co da się zrobić. Strażnika mam ci dać zbroję? Skąd ja mam ci to wziąć? Nawet ja nie mam zbroi strażnika. Dobra, wiecie co? Przynajmniej ruszyliśmy coś.
Dobra, idziemy szybko do Fiska. Nie będziemy tracić więcej czasu. A może Fisk... Nie, Fisk sprzedaje tylko broń, on mi nie sprzeda żadnego żarcia. U Snafa nie mamy nic do załatwienia. To jest fakt. Gdzie ja mam zdobyć dwa jabłka? Nie chciałbym być teraz... Trzeba bić ludzi po prostu i tyle. Bo oni najczęściej mają jabłuszka i takie rzeczy. Kopacze? Kopacze może nie, ale... Bandyci z nowego obozu często mają jabłka. Ale dobra, my ruszamy. W sumie do obozu na bagnie też przydałoby się udać, ale chciałabym ruszyć się stąd do obozu, tam gdzie jest kopalnia. Ale zanim, no to powiemy Fiskowi, że ma szewca już załatwionego. I zobaczymy. Co on na ten temat powie? Cześć, Fisk. Za Gomez! Pokaż towary. No, tak jak mówiłam, ty nic nie masz. Znalazłem dla ciebie krawca. Okazało się, że Drax chętnie pomoże. Drax? Jeden z tych dwóch niby myśliwych? Tak. Kiedyś był rymarzem. Powiedział, że może szyć dla ciebie spodnie, ale sam nie będziesz odbierał. A zapłatą ma być wino i piwo. Dobry układ, pasuje mi. A to twoja nagroda. Też te spodnie. Chowałem je na czarną godzinę, ale teraz już nie ma takiej potrzeby. Mam tylko nadzieję, że ten Drax poradzi sobie z użyciem spodni. Mam już dość tej paprani. Dobra, co dostałam? Zwykłe spodnie kopacza? Lekkie spodnie kopacza. To się chyba nigdy. Dobra, i co my teraz, moi drodzy, robimy? No tak, teleportujemy się. Chyba niczego już nie zapomniałam tutaj. Dobra, dla Gardara nie mamy na razie nic. Odnośnie tej skrytki, to faktycznie pod katapultą się to znajduje, ale tutaj kopacze są tylko o określonej porze dnia i nocy. Tak jak sądziłam, czyli no cholera wie w sumie kiedy. Musimy tutaj łazić 500 tysięcy razy, ale teraz chciałabym jeszcze się zająć tym rosołem dla Radiego. I okazuje się, że sól jest gdzieś tutaj, koło tego krzyża, gdzieś tutaj powinna leżeć. Ogólnie tutaj chyba na stole. Dokładnie, mamy sól. I teraz pytanie, czy ja mam resztę składników. Sprawdźmy sobie od razu tą listę. Listę składników, gdzie to jest? Przepis kucharza chyba. A nie, to jest zupa z jagód. Tu tego nie chcemy. Przepis Radiego. Dwa mięsa ze ścierwojada. To mamy raczej surowe. Sól. Siedem serafisów. Dwa orkowe ziela. Łyżka i garnek. Możemy spróbować ugotować. Garnek jest tam wyżej. Ale zanim, to jeszcze pójdziemy porozmawiać z jedną osobą. A konkretniej z Morgarem. Jak pamiętacie, znaleźliśmy list w jego chacie. Znalazłem u ciebie w chacie list. Mogę ci jakoś pomóc? Pokaż ten papier. A to cholerny kłamca. Przecież miało być 30 piw. Zaraz, a tak w ogóle to kto pozwolił ci pałętać się po mojej chacie i czytać moje listy? Zobaczyłem kartkę, więc ją wziąłem. No tak, to dość naturalny odruch, ale zdaje się, że trafiłeś na nieodpowiedni moment, żeby mi o tym powiedzieć. To może ja już pójdę. A ja myślę, że jeszcze chwilę poczekasz, zanim nie dostaniesz porządnie między oczy tych kupo złodziejskiego gówna. O matko, nie chciałam tak. Się nie zapisałam. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałuj... Czy mnie okradnie, tak? No pojebało cię, gro. Gdzie ja się zapisałam? W dupie się zapisałam. 9:24. 18 się zapisałam. Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku od bezpieczeństwa. Ogólnie chciałam powiedzieć, że to był wychodek, nie? Ale gra mi tego nie dała zrobić. Dobra, moi drodzy. Robię teraz cięcie, spotkamy się w tym samym momencie.
Okej, moi drodzy, jestem już przed Morgarem, więc jeszcze raz przeprowadzimy tę rozmowę. O Boże, będę miała moment przycinki dzisiaj w odcinku. Tak, oczywiście, pokaż ten papier. A to cholerny udar. Myślałem, że to wychodzę. Co? Tam jak tam chodzę, to tak myślę. Chyba zaraz porąbię tą chatę siekierą. Jak chcesz, to załatwię ci jakiś solidny topór. Bez obaw. Sam sobie poradzę. Mam ochotę skopać dzisiaj komuś dupę. To ja już pójdę. Mam parę ważnych spraw do załatwienia. Spokojnie. Nie mówię przecież o tobie. Chodzi mi o tego, kto wysłał ten list. Chętnie ci pomogę, ale bez kilku piw się nie obejdzie. Racja. Przynieś parę piw. Wtedy pójdziemy. Myślę, że dwa piwa wystarczą. Po jednym dla każdego z nas. Dobra, chyba mamy piwa. Mam piwa. Dobra, to na to czekamy. Twoje zdrowie. No to pijemy. Kurde, dobra. No i nie zrobimy wszystkiego z listy. Trudno. Ach, od razu lepiej. Nie powiem, że nie. Dobra, chodź za mną. Zobaczysz, jak rozwalam durniów, którzy ośmielają się ze mną zadzierać. Okej, no to idziemy. Nie wiem gdzie, ale dobrze, ale chodźmy. Gdzie ty idziesz? Ja się boję, że ten gościu mnie nie przepuści. Dlatego wyjdziemy sobie... Wyjdziemy sobie tędy. Witam, dzień dobry. No chodź. Kocham tę grę, nie? Kocham te bugi, Jezus Maria, no. Dobra, gdzie idziemy? No idę za tobą, idę. Kurde, gdzie my idziemy? Nie wiem. Musimy iść jeszcze do obozu też bractwa. Gdzie ten Duryn? Przecież miał tu na mnie czekać. Czyżby uciekł? Poszukamy go. Może gdzieś tutaj jest. No dobra. O, ścierwojadki się zrespiły. Witam serdecznie. Ja nie, ja dostaję expa, nie? Ale chyba tak. Nie wiem, ale mięso mi się na pewno przyda. Cholera, to chyba on. Możliwe. Co za niedoruk. Dać się zabić głupim zwierzakom. A już myślałem, że sam zrobię z nim porządek. No cóż, najwyżej złapię dzisiaj jakiegoś szkodnika. Szkoda. Chciałem zobaczyć, jak zabijasz tego gościa. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No, gdyby to było porządne piwo, to co innego. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Tak? Chodź za mną, to coś ci pokażę. Jasne, zaraz przyjdę, tylko sobie zgarnę z tego typa rzeczy. A to był przemytnik! O, Holender! No to słabizna. Tego to się nie spodziewałam. Dobra, Morgar, idziemy. Musimy się tutaj poprzechodzić ogólnie, ale no jeszcze musimy się troszkę dokoksić, żeby tutaj biegać i iść na tą wielką paskudę, która tam jest, ale to też jeszcze poczeka. Tak, idziemy do tej jaskini, która jest zamknięta. Widzisz tą jaskinię? Jak mógłbym jej nie zobaczyć? Co to jest? Nie mam pojęcia, ale gdy kiedyś tędy przechodziłem, widziałem, jak wchodził tam Melkor. Wniósł tam jakieś mięso. Może kogoś tam ukrywa? Możliwe. Jak się czegoś dowiesz, to daj mi znać. No dobra. Ja wracam do obozu. Bywaj. Mogę przyjść. Witaj. Okej, dobra. Możesz przejść już tam cicho. Okej, to co? Idziemy ugotować rosół. I przejdziemy się zobaczyć, czy ci kopacze... O, widzę, że jednak nie jesteś taki głupi i wybrałeś odpowiedniejszą kampanię. Od tej chwili możesz przechodzić przez te bramę. Super, bo powiem wam, że przypadkiem tutaj wlazłam znowu w to wejście, bo mi się zapomniało, że komar mnie tego wpuszcza, ale ten też już mnie wpuszcza, więc jest super. Idziemy ugotować rosół. Powinnam mieć raczej wszystkie składniki. A ile mam mięsa surowego? Bo to jest istotne. 45, no cholera, nie oddam jeszcze.
Musimy jeszcze parę stworów pozabijać. Podobno zębacze dropią mięso. Więc to jest ciekawa informacja. Zanim pójdziemy, to jeszcze wejdziemy sobie pod katapultę zobaczyć, czy ktoś tam nie siedzi przypadkiem gdzieś. Jakiś kolpacz, czy coś w tym stylu. No niestety musimy się tak kręcić, sprawdzać, patrzeć, czy akurat kogoś tam nie ma. Dobra, na razie nikogo nie ma. No ciężko powiedzieć, nigdy nie wiadomo, o której oni tutaj w sumie siedzą. A my co? No my lecimy zobaczyć inne sprawy. W sumie wiem, gdzie mogą być jeszcze jabłka. Ale to na razie tam nie ogarniemy tego. Tu jest Pablo. My idziemy do garnka. Chociaż nie jest to najlepszy chyba garnek. Dalej nie usunęliście tego trupa? Nie. Co tam, Kyle, u ciebie w ogóle? Kompletnie nic. No nie. Naprawdę? Ty masz mnie w dupie? Ja chcę twój kocioł. Nie, no cholera. Wiecie co? Ja nie mam siły. Masz jabłka przy sobie? Nie masz. Wali mnie to. No, bo ja potrzebuję tego kotła. Właśnie coś ugotowałeś. Dziękuję bardzo. To co, idziemy oddać rosołek. I tak, czy tutaj nigdzie w ogóle nie leżą też żadne jabłka? To jest przykre, no. Przydałyby się. Tylko zachód. Dobra, na szczęście się nie zablokowałam w drzewie. Moi drodzy, oddamy ten rosół i na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Troszeczkę miałam inne plany, żeby zrobić więcej tych zadań i tak dalej, no ale trudno, nie udało się. Nie przejmujmy się tym. Wszystko w swoim czasie. Nie ma co się spieszyć. A czy ty masz jabłka? Nie masz. Ugotowałem dla ciebie zupę. To dobrze. Nareszcie zdjęcie. Jak za dawnych czasów. Dobra, masz już swoją upragnioną zupę. A gdzie są moje spodnie kopacza? Oto twoje portki. A teraz odejdź i nie przeszkadzaj mi w jedzeniu. Dobra, już idę. Okej, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie, no cóż, wykonamy sobie jeszcze parę zadań. I co? I chyba udamy się do albo obozu przemytników, albo pójdziemy na bagna. Sama nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji na kanale oraz do zostawienia po sobie jakiegoś miłego komentarza. Lecę montować dla was ten odcinek, a kopacze mi widzę przeszkadzają. Idźcie sobie, kopiuj w klej, tylko ten ma inne włosy. Dobra, i inne spodnie. Okej. Dziękuję wam za oglądanie. Do kolejnego materiału. Cześć.